Dnia 28 listopada około godziny 6 zostaliśmy zadysponowani przez dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Dzierżoniowie do kolizji przy skrzyżowaniu Parkowej oraz ulicy 1 Maja. Na miejscu zdarzenia działały jeden zastęp JRG Dzierżoniów, jeden zastęp OSP Bielawa, policja oraz pogotowie ratunkowe. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatora oraz gazu, instalacji gazowej z samochodu. Na razie czekamy na dalsze rozwiązania sprawy, ponieważ nie wiadomo, czy nie będzie z tego zdarzenia, jeśli chodzi o poszkodowanego, bo jedna osoba poszkodowana narzekała na ból w kręgosłupie, także możliwe, że będzie jeszcze z tego wypadek. Podczas zdarzenia ruch kierowany wahadłowo.